A ja tutaj zaraz będę z łopatą kopał przez pół dnia. Od piątku chodzi za mną jakieś fatum. Już w sobotę wystrzeliła mi rura. Miałem załadowany kiełbasiany tłuszcz. Dobrze mówię? Ogólnie pozostałości z produkcji z kiełbasy, także możecie sobie wyobrazić, co to był za towar. Okropieństwo. Oberwałem tym, oblałem się, po prostu rura mi wystrzeliła i po prostu wyleciało to za ogrodzenie, wszystko uwalone i tak dalej. Naprawdę niezły start. Oczywiście przyjechały służby specjalne, służby odczyszczenia, wyczyściły to wszystko, także droga została przywrócona do normalnego porządku. No ale wiadomo, przedłużyło się to, ja musiałem wziąć prysznic i tak dalej, także miałem po prostu późny start. Oprócz tego zostałem spryskany trochę nawozem, ale nic specjalnego, razem z moim kolegą, który też oberwał. Co się stało, słuchajcie, jak jest podłączenie do pompy, co widzicie teraz na zdjęciu, to ten walw, który nieraz widzicie, czyli zawór, który ja tak ciągnę do góry, żeby go otworzyć, to taka duża wajcha jak hydrant, żeby go otworzyć do góry, trzeba go po prostu pociągnąć i jak widać na załączonym zdjęciu, pod spodem, pod tym walwem jest tak zwany sniffer valve, czyli zawór, który używamy do usunięcia powietrza z rury, żeby nie było zmieszane z towarem, dlatego że w rurach musi być próżnia, żeby pompa mogła zassać ten towar i doprowadzić go do traktoru. Więc w takim przypadku co robimy? Otwieramy ten zawór, który wygląda właśnie jak ten hydrant i u góry widzicie, tam jest też taki malutki zawór, przez który, przez taką rurkę jak od węża, to powietrze uchodzi i dzięki temu mamy próżnię w naszych rurach. I co się stało? Ten zawór był otwarty, dlatego że kierowca traktora, który podpinał ten cały sprzęt i rozkładał te rury i tak dalej, po prostu zapomniało mu się, prawda? Przyjechałem z kierowcą, z moim kolegą tutaj z pracy, obadać sprawę, dlatego że wiedzieliśmy, że pakujemy się w niezłą, że tak powiem, dupę, bo tam po prostu była droga, która prowadziła do nikąd. Po prostu jedzie się cały czas takimi zawijasami w lewo i w prawo, słuchajcie. Na początek pojechałem tam z moim kolegą, dlatego że jeździliśmy w konwojach, jeździliśmy w czwórkę, także trzech kierowców czekało na farmie, a jeden wjeżdżał. No i tak to właśnie wyglądało przez te trzy dni, słuchajcie. Przygoda, dużo się działo, było trochę nerwów, ale było też dużo śmiechu. W każdym razie, dzisiejszy dzień wygląda następująco. Ja jadę do Merivale, jest to w okolicach Canoku, czyli do elektrowni biogazowej, wyładować to, żeby oni mogli to przetworzyć w bardzo podobny sposób jak w Widnes, na po prostu nawóz i żeby mogli wyciągnąć z tego gaz i sprzedać jako energię do największych tutaj brytyjskich firm. Słuchajcie, wyładowałem to wreszcie i masakra, straszny młyn tutaj jest, no ale nieważne, już jest wszystko zrobione. Wiem już, gdzie pojadę, jak się tu tylko zważę i wyjadę stąd, to mam 2,5 godziny do Widnes, ładuję nawóz i jadę w to samo miejsce, co pokazywałem wam te sneak peeki, że tak powiem. Ale dzisiaj jest, słuchajcie, mokro, więc no będzie niezłe kombinowanie tam w polach, żeby stamtąd wyjechać. Zobaczymy, jak to pójdzie. Zobaczę się z wami, jak już załaduję wszystko. Także ja załadowałem mój nawóz, jadę już przez miejscowość Hale Village i niedługo będę na miejscu. Chciałbym wam dzisiaj pokazać, jak to wygląda w całości, cały dostęp na to miejsce, w którym rozładowujemy. A dlatego, że naprawdę dzisiaj nieźle popadało, to może być ciekawie. Mam nadzieję, że się nie zakopię, dlatego że dzisiaj
będę wjeżdżał w to pole, żeby zawrócić, dlatego że nie ma tam innej opcji. Niestety, żeby tam wycofać jest niebezpiecznie, bo tak jak wspominałem wcześniej, wszędzie chodzą ludzie na spacery, a nawet gdyby nie chodzili, to lepiej naprawdę jest zaryzykować i wjechać w pola, zawrócić i po prostu jechać w dobrą stronę. Jestem właśnie już na farmie i zaraz Wam pokażę, jak wygląda cały ten dostęp dokładnie w to miejsce, w które jechałem, bez żadnego jakiegoś tam urywania, także zobaczycie całą tą trasę. Właśnie wjeżdżam do środka. Dzisiaj prawdopodobnie nie będzie aż tyle ludzi tutaj łazić, bo pogoda nie jest taka ładna, jak była ostatnio, więc podejrzewam, że aż tyle ludzi na spacer się nie wybierze, aczkolwiek wiadomo, dużo ludzi tutaj ma zwierzaki, chodzą na spacery z psami, więc można się ich tutaj naprawdę spodziewać, więc lepiej nie szaleć, dlatego że tutaj po prostu przez te krzaki nic nie widać i jakby się jechało szybko, to można się zdziwić. W każdym razie, tak jak mówiłem wcześniej, nieźle popadało, więc prawdopodobnie pole będzie trochę bardziej mokre. Myślę, że wciąż do zrobienia to jest, ale może być dzisiaj ciężej niż ostatnio, dlatego że wjeżdżając ciężarówką w pole, ja na pusto ważę 18 ton, moja ciężarówka z naczepą, także trochę popadało, być może będzie ciężko stamtąd wyjechać, a wygląda na to, że to jest jedyna opcja, żeby po prostu wrócić, no bo cofanie przez tą drogę raczej nie wchodzi w grę z wiadomych powodów. Nie chodzi o to, że jest jakoś tutaj ciężko, bo tu wcale nie jest aż tak wąsko, jakby się wydawało, natomiast nic nie widać zza zakrętów. Jak się patrzy w lusterka i się cofa, to zawsze ktoś może wyjechać na rowerze i po prostu jest niebezpiecznie, prawda? Ludzie nie spodziewają się tutaj ciężarówki. Często jest też tak, że liczą na to, że my ich zauważymy i no wchodzą pod koła, prawda? Także no lepiej byłoby jechać tutaj przodem z powrotem. Tymczasem ja jestem już praktycznie na miejscu. Widzę tam ciężarówkę, która wylewa ten towar i prawdopodobnie zakopał się, dlatego że on wyjechał już dawno w to miejsce, więc no zobaczymy, słuchajcie, zaraz będziecie wszystko widzieć. Aczkolwiek być może miał jakąś przerwę i po prostu tyle mu zeszło, nie mam zielonego pojęcia. Tak szczerze muszę się Wam teraz przyznać, że z tego wszystkiego ja tutaj nie powinienem wjechać nawet, dlatego że w tym momencie on by mógł być już w drodze powrotnej i nieźle byśmy się tutaj zablokowali, więc mam naprawdę szczęście, że on jeszcze nie wyjechał, bo wciąż widzę go, że wyładowuje towar. Gdyby on, proszę ja Was, wyjechał stamtąd i spotkalibyśmy się na przykład tutaj na tym zakręcie, no to naprawdę byłaby to moja wina, to po pierwsze, dlatego że nie upewniłem się, czy ktoś tutaj jest w tym momencie, tak jak ten traktor, słuchajcie, no ale liczę na to, że mi zjedzie, dlatego że ja nigdzie nie zjeżdżam, jestem załadowany na fulla, on musi mi się posunąć w pola. Zobaczymy, co gościu wymyśli. Po prostu powiem Wam tak, no nic nie widać, dopóki się nie wjedzie, prawda? Jeśli się nie ma numerów telefonów do ludzi tutaj, ani nic, no to jest problem, no. Widzę, że ten kierowca jedzie prosto na mnie, ale on ma traktor, więc sobie tutaj spokojnie wjedzie i nic mu nie będzie. Gorzej byłoby ze mną, prawda? W każdym razie tak to wygląda, słuchajcie. Tak się pracuje na cysternach, jeżeli się wozi towary na farmy, zwłaszcza jeżeli wozi się nawóz. Ja się teraz nie przejmuję, dlatego że ten kierowca przede mną, co go widzicie, on właśnie będzie zawracał w pola, więc nawet fajnie, będziemy widzieć, czy jemu się uda, będziemy mieć przewagę, bo wtedy będziemy mogli zdecydować, czy też będziemy wjeżdżać, czy co, bo naprawdę nie chciałbym się dzisiaj zablokować. Podłączę wszystko do pompy. Tutaj jest wszystko, jest rura, zaraz będę ją podpinał do mojej cysterny, a kierowca traktoru, który tam się właśnie znajduje, będzie spryskiwał. Słuchajcie, zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Tam tego nie będzie widać, ale dokładnie przede mną jest ten most, przez który tak często przejeżdżam i pokazuję go Wam w niejednym z filmów. Ale właśnie dla takich miejsc, w które jeździmy,
warto jest jeździć na cysternach. Nawet jeżeli nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem, ale dobra, bierzmy się za podpinanie tego. Także słuchajcie, w takich przypadkach jak ten włączam dyferencjał, czyli moje defloki, i oprócz tego mam tutaj tryb off-road. Włączam ten tryb, pojawiło mi się tutaj off-road i tutaj ta ikonka, oto tutaj, znaczy, że defloki zostały załączone. I próbujemy, słuchajcie. Teraz my. Raczej powinno się udać, aczkolwiek kierowca kierowcy nierówny, być może ten kierowca, który zawracał przed chwilą, ma większego skilla i jemu się udało, a ja tutaj zaraz będę z łopatą kopał przez pół dnia. Wjeżdżamy i trochę boksuję, ale tylko na skręcie, dlatego że pamiętajcie, że ja cały czas ciągnę za sobą naczepę, a tak to kompletnie nie było problemu. Dosłownie delikatny taki tylko obrót jednego koła i to wszystko. Słuchajcie, także dzisiaj mi się upiekło, było naprawdę łatwo. Spodziewałem się naprawdę czegoś zupełnie innego, ale słuchajcie, jest jak jest. Nie ma co narzekać, nie jesteśmy udupieni tutaj na nie wiadomo ile. A zatrzymałem się dlatego, że pamiętajcie, żeby wyłączyć defloki i tryb off-roadu, wypadałoby się zatrzymać, żeby niczego nie uszkodzić. I do zobaczenia w następnych filmach. Trzymajcie się, na razie, do zobaczenia.